Dzień dobry Państwu. Tutaj Maciek Piasecki na żywo dla Archiwum Oświęcimskiego i OKO.press. Jesteśmy w Białymstoku, w tym momencie w jednym z ponad setki polskich miast, gdzie odbywają się dzisiaj tego rodzaju blokady. Moje koleżanki, moi koledzy są teraz z Wami w Warszawie. Ja przyjechałem tutaj, żeby pokazać Wam, że w obronie kobiet, przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego protestuje cała Polska. Również Podlasie, kojarzone z konserwatyzmem, z poparciem dla PiS, ale nie zapominajmy, że w ostatnich wyborach prezydenckich tutaj w Białymstoku wygrał Rafał Trzaskowski. Inaczej niż 5 lat wcześniej, kiedy w Białymstoku liderem był Andrzej Duda, pokonując Bronisława Komorowskiego. Protest miał się zacząć o godzinie 16, tak jak w całej Polsce, ale już wcześniej zaczęli tutaj zbierać się ludzie, okrążając, jak widzicie, tutaj Rondo Lussy, jeden z centralnych punktów w mieście, niedaleko zabytkowego Pałacu Branickich. Kierowcy pozdrawiają protestujących, sami uczestniczą też. Organizatorzy zachęcali do różnych form uczestnictwa, czy właśnie w samochodach, czy na rowerach, czy pieszo. Jak widzicie, również w wózkach. Rondo już kompletnie zablokowane, więc jeżeli jesteście w Białymstoku, ale też jeżeli jesteście w jakimkolwiek polskim mieście, nie radzę w tym momencie wyjeżdżać samochodem ani autobusem. Widzimy błyskawice, oczywiście symbole czarnego protestu, co do których arcybiskup Jędraszewski ma wątpliwości, czy nie są symbolami neonazistowskimi. Ogólnopolski strajk kobiet zrobił zresztą dosyć zabawną, moim zdaniem, infografikę mówiącą o tym, że jeżeli ten symbol się porównuje do symbolu nazistowskiego Schutzstaffel, to trochę jakby porównywać się pośladki do arbuza, bo też są okrągłe.
To jest wojna jebać PiS. Czytamy na transparencie. Tam zbliża się większa grupa. Widzicie czoło tego marszu trochę. Większe niż jego tył. Demonstrujący grupują się. Jak widzicie, są tutaj na pewno dziesiątki, wydaje mi się, że jest tutaj ponad 200 osób, chociaż minęło dopiero parę minut od godziny zbiórki. Zachęcam Was do oglądania transmisji również z innych miejsc. Nasz zespół dzisiaj podzielił się po to, aby być w wielu różnych miejscach. Chcielibyśmy być z Wami w całej Polsce możliwie. Jak widzicie, powstał już w zasadzie szczelny pierścień otaczający tutaj rondo. Pan Rafał pisze zgodnie z prawem na przejściu dla pieszych. Ważne było dla organizatorów, oni to podkreślali w komunikacji, żeby przestrzegać prawa. Oczywiście prawo do zgromadzeń zostało nam odebrane. Zaraz na pewno będę chciał porozmawiać z uczestnikami, natomiast huk klaksonów jest tak wielki, że mam nadzieję, że chociaż Państwo mnie słyszą.
podczas weekendowych protestów według policji, która zwykle jest ostrożna w szacunkach, które udostępnia, brało udział 11 tysięcy białostoczcan w tym mieście, które samo ma 300 tysięcy. Pozdrowienie od jednej z uczestniczek. O, dziękuję za informację, że słychać dobrze. Jak widzicie, miasto kompletnie zakorkowane. Dzień dobry, jestem Maciek Piasecki, nadaję na żywo dla OKO.press. Możemy porozmawiać? Nie wiem, czy będzie nas słychać. Możemy. Proszę powiedzieć, przede wszystkim dlaczego pani tutaj jest? To jest pierwszy raz na strajku kobiet? Czy jest już pani tutaj więcej? To już jest mój kolejny strajk, a jestem tutaj tylko dlatego, że nie zgadzam się z naszą władzą, która odbiera nam prawo wyboru. Ponieważ sądzę, że każda kobieta ma prawo decydować o sobie. Tak. Wyrok Trybunału jest na pewno krzywdzący dla wielu z nas. Czuła się pani przeciwniczką władzy wcześniej? Powiem szczerze, że nie jest to moja władza, na nich nie głosowałam. Ale do tej pory chyba niczego jeszcze takiego nie zrobili, żeby zdenerwować aż tyle ludzi. Spodziewała się pani, że te przepisy zostaną zaostrzone? No to jest jednak kolejny raz, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości bierze się do nich. To znaczy, jeżeli chodzi o same przepisy, możemy o nich rozmawiać, ale na pewno nie w takim czasie. Nie wtedy, kiedy nasz minister zdrowia, nasz wspaniały pan prezes straszy nas pandemią i robi taki numer nam, kobietom. To jest najbardziej krzywdzące. Pani jest z Białegostoku? Tak, jestem z Białegostoku. I jak tutaj białostoczanie się odnoszą do protestu? Do tego na przykład, że no, jednak miasto będzie dzisiaj zablokowane. Tak, czy jest tak, wsparcie, czy raczej zdenerwowanie? Tak jak pan widzi, wystarczy się rozejrzeć. Ludzie nas bardzo wspierają. Nie tylko ci, którzy idą tak z nami, ale również kierowcy, rowerzyści. No i przede wszystkim policja nie utrudnia nam protestu. To jest bardzo ważne. Były przypadki, w których uczestnicy protestów byli jednak rozgniewani na policję właśnie za to, że jest ich zdaniem przeciwko protestującym, że współpracuje z nacjonalistami. Jak to wygląda w Białymstoku? To jest tak na dobrą sprawę ciężki temat. Ze względu na to, że policja stara się wykonać ich pracę. Z drugiej strony musi nas chronić. Nie mamy nic do nich, tak? Oni nam krzywdy nie zrobili. My chcemy po prostu pokazać nasze stanowisko, no i oczywiście chcemy wyrazić swoją opinię, tak żeby nas w końcu ci na górze usłyszeli. Myśli pani, że posłuchają, że będzie jakaś reakcja? Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że tym razem coś to da, a jeżeli nie, no to jedziemy w tym tygodniu do Warszawy. Dziękuję bardzo, chciałaby się pani przedstawić. Małgorzata Otlewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, policja zaczęła kierować ruchem. Dobra, puszczamy dwa samochody. Idziemy, proszę. Ciekawa sytuacja. Policja chciała przepuścić samochody, ale samochody chyba nie chcą przejechać. Widzimy osobę, która jest odciągana od
funkcjonariuszy od powodu. Ma pan na Facebooku numer na prawnika. Przejdzie pan tutaj. Przejdzie pan tutaj. Przepraszam bardzo, co się wydarzyło właśnie? Powiedziałem, że policja nie chciała pana dopuścić do uczestnictwa tutaj w pochodzie. Jestem Maciek Piasecki z OKO.press, nadajemy na żywo teraz. Proszę pana, jestem starszym człowiekiem, byłem dyrektorem szkoły. Nie mogę zgodzić się z tym, co się dzieje na tym świecie obecnie. To jest pogwałcenie wszelkich wolności ludzkich. Koniec. Ale o co chodziło policji w tym momencie? Policji chodziło o to, że chcieli przepuścić jakiś samochód swojego kumpla. Aha. Bo się spieszy rzekomo do domu. To ten samochód przepuśćcie. Okej, okay. I pana zagniewało to, że policja przepuszcza jeden samochód, tak? Tak. Zapytałem się dlaczego, bo on się spieszy do domu. Ja mówię, też się spieszy do domu. Czyli trzeba mieć układy w policji, żeby móc przejechać dzisiaj przez miasto. Dla pana to jest ważne, żeby tutaj dzisiaj być z kobietami, z młodszymi od siebie, bo widzę, że... Ale ja z młodszymi całe życie pracowałem. I rozumiem ich potrzeby, ich sytuacje, aspiracje życiowe, które w tej chwili są tłamszone. Jak pana koledzy, koleżanki się odnoszą do tego, że pan dzisiaj tutaj idzie? Jakie w ogóle są nastroje w Białymstoku? Nie wiem, bo ja jestem samotnik, dużo chodzę, a dlatego to przyszedłem też, żeby przejść dookoła kilkadziesiąt razy dla zdrowia. Dobrze, dziękuję panu bardzo w takim razie. Chciałby się pan przedstawić jeszcze? Nie, dziękuję. Dziękuję. Jak widzicie, mężczyzna rozgniewany tym, że policja przepuściła tutaj jeden samochód. Jak mu wyjaśniała swojego kolegi. Też byłem pewien, że policja rozpoczyna kierowanie ruchem, żeby tutaj jakoś poluzować. Ten gigantyczny korek, jak państwo zapewne możecie widzieć, te światełka na horyzoncie, to samochody, które tutaj stanęły, ale jak mówiła moja wcześniejsza rozmówczynia, kierowcy wspierają, bo widzę, że ktoś się z literą L. Ciekawy moment na uczenie się. Myślę, że taka lekcja będzie zapamiętana. Wolność, równość, prawa kobiet, który dzisiaj rozbrzmiewa w setkach miast, rozbrzmiewał przez ostatni weekend i rozbrzmiewać będzie zapewne przez najbliższe dni. Nic nie zapowiada tego, by rząd Mateusza Morawieckiego miał w jakiś sposób
odnieść się do tych szeroko krytykowanych przepisów, przepisów, które zabraniają wykonać zabiegu aborcji kobiecie, której płód jest nieodwracalnie chory. Dzień dobry, jestem Maciek Piasecki, na żywo dla Okopres w tym momencie nadajemy. Widzę, że są panie razem z protestem. Czy to specjalnie tutaj panie przyjechałyście, czy spontanicznie została was blokada ronda? Specjalnie oczywiście. Przyjechałyśmy, wspieramy kobiety. Wspieramy ten strajk jak najbardziej kobiet. Dlaczego on jest dla was taki ważny? Dlaczego się zaangażowałyście politycznie? Dlatego, że po prostu nasze prawa zostały tutaj ograniczone i no nie ma tutaj naszej zgody na to. Do tej pory PiS po prostu łamał wiele zasad, do tej pory, ale to już po prostu przegięło wszystko, no, szale przegięło. Czy wcześniej byłyście zaangażowane w jakiś rodzaj opozycji ulicznej, czy działałyście społecznie, czy to jest dla was nowa rzecz? To znaczy, tak raczej nie, no, nowa rzecz. Jak to było, jak to się stało, jak się poczułyście w tym momencie, że stwierdziłyście, że wyjeżdżacie właśnie na ulicę? Po prostu mamy dość. Mamy dość tej władzy, mamy dość... Przyszedł czas, żeby ich obalić po prostu. Tak. Już jeżeli dość. My tego kobiety nie zrobimy, tego nikt nie zrobi. Trzeba powiedzieć dość tej władzy. Dokładnie. To są szersze nastroje w Białymstoku, czy jednak ludzie tutaj są za rządem Zjednoczonej Prawicy? Nie wiem, to trzeba by było zapytać. Jak rozmawiacie ze znajomymi nawet, jak podsłuchujecie rozmowy na ulicach? Teraz już ludzie mają dość tego rządu zdecydowanie, większość z którymi rozmawiam. Jak myślicie, jak to się skończy? No nie wiem, mam nadzieję, że skończy się jak najlepiej dla Polski przede wszystkim i dla nas. Ile jesteście w stanie tak protestować? Jak długo? To się wypali z waszym zdaniem? Nie wypali się. Bardzo długo. Myślę, że to będzie z dnia na dzień coraz bardziej w nas narastało. Tak, dokładnie. Dziękuję wam bardzo. Chciałbyście się przedstawić może? Ania. Magda. Jesteście z Białegostoku, tak? Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Jak widzicie, białostoczanki przyjechały tutaj. Mówią, mamy dość. I to chyba co znamienne, jak mówią, nie angażowały się wcześniej w protesty przeciwko władzy. Jak mówią, ich miasto nie chce już władzy PiS-u. Wydaje mi się, że właśnie zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w ostatnich wyborach prezydenckich może o tym świadczyć. Więc stolica Podlasia, tego zdawałoby się bastionu Prawa i Sprawiedliwości, wypowiada swoje poparcie. Oczywiście Podlasie to nie tylko miasto Białystok. Jak widzicie, o ile
na początku udało się wyróżnić jakieś takie czoło tego przemarszu. Myślę, czuję, decyduję! Myślę, czuję, decyduję! Pan Jacek Opasiński pisze, zamiast walki z rządem mamy walkę z mieszkańcami miast. Oczywiście to jest problem, który jest tutaj interesujący, jak inni mieszkańcy, to jest tutaj nie ma, odnoszą się do tego protestu. No jak mówią moi rozmówcy, jest wsparcie ze strony choćby kierowców. Macie tu znajomych, zachęcam was do tego, żebyście wysłali swoim znajomym ten film. Zachęcam oczywiście do udostępniania. Pokażmy, że takie wydarzenia dzieją się w całej Polsce. To nie jest tylko bogata Warszawa, to nie są tylko największe aglomeracje. Żadnych interwencji policji wobec uczestników. Radiowozów jest stosunkowo niewiele w porównaniu z widzę, że przyszliście wesprzeć, bijecie brawo. Jebać PiS! Kurde, dobra, dobra. Też kobieta, jak rodzi chore dziecko, to ma prawo wyboru. To jest logiczne. Ma urodzić dziecko, urodzić w bólach i zaraz ono umrze, to po co to potrzebne jest, kurde? To lepiej to przerwać, nie? To jest logiczne. No ludzie, trzymajcie mnie, bo... No... Widzę, że jest pan wkurzony trochę na obecny rząd. Powiem panu tak. Czy Platforma, czy PiS, jedna jucha. Wszyscy kradną. Ale chociaż za Platformy było w miarę normalnie. Nie było takiego kurestwa. Nie było takiego dziadostwa, kurde. Ludzie... Zapisu Polak Polakowi wilkiem. Polak Polakowi wilkiem. Wszyscy są skłóceni. Nad matką się skłóciłem, bo o, dostała 13 emeryturę, kurde. Za co, kurde? Kto tam będzie spłacał, kurde? Albo 500 plus, kurde. Mało im pieniędzy, kurde? Mało? Ludzie, no. Dobra, bo ja już będę mówił bardzo niecenzuralne wyrazy, ale naprawdę popieram w całej roztrzygłości, kurde. Nie no, polecam się na przyszłość, nie? Nie, ja jestem człowiek ugodowy, kurde, ale jak ktoś mnie wkurwi, no to, przepraszam bardzo, to wytniecie, nie? Jest na żywo wszystko. Co? Nie może być. Chciałby się wam przedstawić, czy... I dobra, pochodzę z Kołobrzegu, mieszkam w Białymstoku. Niby mówił na mnie papryka szczecińskie, kurde, ale co?
Jestem typowym, teraz mieszkam, jestem, nie to, że śledzie mnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy są przeciwko, kurde, uciemiężeniu narodu polskiego. Krótko piłka. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Dobra. Widzę sojusznicy nadchodzą z różnych stron. Ciekawym zjawiskiem było to, jak na jednej z stron, one, które zrzeszają kibiców ultrasów, nazywa się Tomy Kibole, więc tak dosyć jednoznacznie. Potem jak pojawiła się odezwa do tego, żeby blokować manifestacje w kościołach, komentujący postawili się właśnie po stronie kobiet. Przyjrzyjmy się transparentom, widziałem hasło aborcja wszędzie była, jest i będzie znane z wcześniejszych demonstracji. Są tutaj te hasła, które już ten ruch emancypacyjny przyjął jako swoje. Hasło wojna używane przez ogólnopolski strajk kobiet. Wyrok na kobiety. Piekło kobiet. Osiem gwiazd, które sugerują, co należy robić z Prawem i Sprawiedliwością. Wieszak, symbol odnoszący się do aborcji wykonywanej w domowych warunkach w niebezpieczny sposób. W przeciwieństwie do legalnych zabiegów. Mateusz niezadowolony z tego, że miasto jest zablokowane. Prosiłbym o nieużywanie wulgaryzmów. Takie komentarze będę usuwał, a jeżeli ktoś zamierza używać ich wielokrotnie, muszę blokować takie osoby. Warszawa jest zablokowana. Pan Mateusz pisze, że żeby blokować sobie Warszawę. Warszawa jest zablokowana. Centrum i największe wylotówki. Najważniejsze ronda. Na nich dzieje się to, co tutaj w Białymstoku. Planowany jest także masowy przyjazd do Warszawy. Po to właśnie, aby ją zablokować. Setki osób z pewnością już na tym rondzie. Tutaj w centrum Białegostoku. W
wiele młodych osób, ale są także starsi. Są także rodziny, jak widzicie, matki z dziećmi. Spróbujmy przekrzyczeć jednak dźwięk klaksonów i porozmawiać jeszcze z tymi, którzy są tutaj. Dzień dobry, jestem Maciek Piasecki, nadaję na żywo dla OKO.press w tym momencie. Jak się dzisiaj czujesz? Jak się czujesz uczestnicząc właśnie? Czy kolejny dzień w protestach, czy to pierwszy impuls? Kolejny. Wczoraj byłam niechętnie, dlatego że bardzo się bałam, co rok temu działo się, kiedy był marsz LGBT. Ale wczoraj było bardzo spokojnie, ale czuję się okropnie z tym, że jako kobieta nie mam wyboru własnym ciałem. Obawiałaś się tego, że nacjonaliści będą chcieli rozbić waszą demonstrację? Tak, bałam się, bo właśnie tak jak mówiłam, rok temu było bardzo strasznie i w sumie też dobrze nie skończyłam. Czy byłaś wtedy na Marszu Równości? Byłam i właściwie została mi wyrwana torebka i czułam się bardzo zagrożona w tamtym momencie i bałam się, że w tym roku będzie tak samo. I wczoraj zastanawiałaś się, żeby wyjść, tak? Tak, ale bardzo po prostu musiałam przyjść, bo jako kobieta myślę, że to jest mi po prostu obowiązek. Co skłoniło cię właśnie do tego? Jaki był ten moment przełomowy, że stwierdziłaś, nie, muszę wyjść? Chcę po prostu w przyszłości mieć prawo do wyboru ze własnym ciałem. Bo to jest dla mnie po prostu normalne, że rząd zabrania mi dokonywać wyboru. I jak było w końcu? Widziałem zdjęcia, że grupy kibolskie otoczyły rzeczywiście kościoły. Czy próbowali w jakiś sposób atakować was? Były tylko krzyki, ale nie wiedziałam, że kogoś zaatakowali. Wiem, że jest pewien rozłam wśród kibol. Wiem, że zwolennicy Arki Gdynia na przykład zadeklarowali wsparcie dla protestów. Myślisz, że Jagiellonia Białystok również mogłaby zrobić coś takiego? Myślę, że tak. Widziałam bardzo dużo kibiców, którzy uczestniczyli w tym. I myślę, że piłkarze czy ktokolwiek też by mógł. Czy byliby w stanie. Myślisz, że dzisiaj będzie bezpiecznie, czy ktoś będzie próbował zakłócić was? Na razie jest wszystko dobrze i myślę, że już nikt raczej nie będzie próbował nic zrobić. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Jesteś z Białegostoku? Tak. Chciałabyś się przedstawić? Nie. Okej, dziękuję. Dziękuję. Jak widzicie, są obawy względem tego, że nacjonaliści mogliby chcieć brutalnie kontrmanifestować. Ruch Narodowy Młodzież Wszechpolska chwaliły się tym, że uniemożliwiały demonstracje w kościołach wczoraj. Wkrótce w OKO.press znajdziecie artykuł, w którym rozważamy, czy w ogóle protestowanie w kościołach jest etyczne, dozwolone, czy powinniśmy to robić. Tutaj protest rozlewa się już na pobliskie skwery.
chodnik szczelnie zajęty, coraz trudniej przejść. Są tutaj przede wszystkim kobiety, natomiast wielu również męskich sojuszników. Grupy znajomych wspierające się, słuchające muzyki z telefonów. Nieprzerwany pierścień chodzi wokół tutaj ronda. Zachęcam do oglądania transmisji Dominiki Sitnickiej, która niezmordowanie dla Was kronikuje protesty od kilku dni. Ona nadaje teraz z Warszawy. Ja postanowiłem wesprzeć ją w pokazywaniu Wam tego, co dzieje się tutaj, na wschodzie Polski. Myślę, że dla mężczyzn to teraz ważny moment, żeby przede wszystkim pokazać swoje wsparcie. Zaczęły mnie mijać te same osoby, które tutaj były, kiedy stanąłem w tym miejscu. Dobrych 5 minut zajmuje otoczenie tego ronda. Możecie sobie Państwo trochę bardziej wyobrazić skalę tego protestu. Z
widzę wydrukowane transparenty, namalowane na kartonach. Spontanicznie skandowane hasła, takie jak rewolucja jest kobietą, to nawiązanie do słów Marianion. Rewolucja jest kobietą! Samochód przede mną próbuje w jakiś sposób wycofać. Spontaniczne pikniki. Dzień dobry, jestem Maciek Piasecki z OKO.press. Widzę, że się przyglądacie. Nie chcecie dołączyć? Nie chcecie rozmawiać? Okej, okay, a może wy chcecie powiedzieć, dlaczego tu jesteście? Chyba nie. No dobra. Wspieramy, ale... Tak. Dobra, dziękuję. Widzicie młodych ludzi, jeden z nich w chustce, która raczej kojarzona jest z marszami niepodległości, ta z trupią czaszką. Speszeni wyraźnie tym, że chciałem z nimi porozmawiać. Ale jak widzicie, no wspierają to wydarzenie bardzo różnorodne grupy. Moja rozmówczyni, która mówiła mi, że obawiała się tego, co działo się na Marszu Równości rok temu, po tym jak wyrwano jej tam torebkę. Obawiała się, że będzie tak samo. Mówiła, że tutaj podczas weekendowych protestów widziała wielu kibiców w Jagiellonii Białystok. Więc jest tutaj miejsce na porozumienie. Tłum jakby zredniał, ale w żadnym wypadku nie wydaje się, aby ten protest miał się jeszcze ku końcowi.
stosunkowo niewiele radiowozów. Zdaje się, że policja obrała po wydarzeniach ostatnich dni taką pozycję, którą przyjmuje na przykład podczas marszów równości, czyli taktykę nieprowokowania. Dzień dobry, panowie nie interweniujecie w żaden sposób, nie wiem, nie będziecie kierować ruchem? Do rzecznika proszę się zgłosić. Do rzecznika, tak? No dobrze, dziękuję. Policja standardowo nie odpowiada na pytania na miejscu, kierując do rzecznika policji. W ostatnich dniach widzieliśmy wypowiedzi nawet na oficjalnym profilu Komendy Głównej Policji, jakie bardzo emocjonujące. Dotyczące tego, w jaki sposób traktowani są policjanci, co do których no chyba pierwszy raz od kiedy pamiętam inne grupy niż kibole i nacjonaliści zdecydowali się wykrzykiwać hasła sugerujące, że policji są przeciwni. Demonstrujący sprzeciwiali się temu, że w pierwszych godzinach protestu policja urządzała wręcz polowania na tych, którzy uczestniczyli w demonstracjach, legitymowała. Widzieliśmy osoby, co do których stosowano siłę, powalone na ziemię, czy nakładano obezwładniające chwyty od tyłu z zaskoczenia. Jest! Drodzy PiS i Godek, przynoszę wam kibel, bo zesraliście się koncertowo. Jej, widzę, że długo pani myślała nad tym transparentem. Bardzo, bardzo. Jestem z niego niesamowicie dumna. Niektórzy wam zarzucają, że skandujecie wulgarne hasła, mówią, że to osłabia wasz przekaz. Jak się do tego odnosisz? Próbowaliśmy mówić cicho bardzo długo. Więc trzeba powiedzieć inaczej. Jaki jest w ogóle stosunek białostoczan, tych, których nie ma tutaj, ale twoich właśnie twoich znajomych, twojej rodziny do tych protestów? Myślę, że większość popiera. To niektórzy komentujący mówią, że hej, nie blokujcie miasta, bądźcie przeciwko władzy, ale nie przeciwko mieszkańcom. Czujesz się przeciwko mieszkańcom? Proszę? Czy czujesz, że robicie jakąś krzywdę mieszkańcom swoim protestem? Nie, bo my to robimy dla mieszkańców przede wszystkim. Jesteś białostoczanką? Tak, z okolic, tutaj. Z okolic? Ale bardzo bliski. Przyjechałaś specjalnie ze swojej miejscowości tutaj? Tak. Co było takim punktem zapalnym, że stwierdziłaś, dobra, jadę? Obserwowałam to, co się dzieje w państwie bardzo długo. I stwierdziłam, jeżeli nie teraz, to kiedy? Wcześniej nie byłaś zaangażowana w
demonstrację przeciwko władzy? Zależy jakie. Byłam dosyć młoda, więc ciężko mi było wtedy przyjść. A ile masz lat, jeśli możesz powiedzieć? 17. Okej. Nie obawiasz się tego, że policja może tutaj interweniować i że będziesz miała jakieś problemy w szkole na przykład? Nie przekraczamy prawa w żaden sposób, przechodząc przez przejście dla pieszych. Więc ciężko nam cokolwiek zarzucić tak naprawdę. To jest dla ciebie ważne, żeby to był pokojowy protest właśnie bez łamania prawa? Zależy. Ja chciałabym działać pokojowo. Natomiast, jeżeli to nie działa, trzeba zadziałać w inny sposób. Dlatego nie będę mówiła nic złego na osoby, które piszą dane rzeczy na murach, ponieważ uważam to za konieczne. Dziękuję ci bardzo w takim razie. Chciałabyś się przedstawić? Ja przepraszam, a dla jakiego programu? Jestem z Ocho Press. Nadajemy teraz na żywo. Oliwia Potocka. Dobra, dziękuję ci bardzo. Ale proszę potem, jakby, jeżeli to będzie stawione gdziekolwiek, to bez mojej twarzy. To przepraszam, bo to jesteśmy na żywo, więc... Okej. Wszyscy chcą się pokazywać. Białystok odblokowany, jak już widzicie. Demonstracja przenosi się na tutejszy rynek. Nie wiem, jak jest w innych miastach w tym momencie. Nie mam możliwości sprawdzenia tego. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda sytuacja w Warszawie, zachęcam do sprawdzenia relacji Dominiki Sitnickiej. Będziemy też na Mazurach, w Mrągowie. To idziemy dalej. No. A już sądzę, że trochę gości się podobało. Zaraz sądzę, że można... To na rynku puścimy po prostu. Samochód z plakatem strajku kobiet pozdrawia klaksonem. Kilkaset osób idzie w kierunku białostockiego rynku. Demonstracja idzie chodnikiem, jak widzicie, scenę go wypełniając. Blokady ronda. Więc myślę, że ci, którzy zarzucają, że tutaj działo się coś przeciwko mieszkańcom, mogą już być spokojni. Nie było to szczególnie dokuczliwe. Thank you.
Jak widzicie, wiele wykonanych domowym sposobem dekoracji, transparentów, na czym się da, na kartonie po butach. Trochę w opozycji do wydrukowanych na ploterach banerach, które wożą ze sobą organizacje sprzeciwiające się dostępowi do aborcji. Przepraszam, czy pani rozmawiała z księdzem? Właśnie dobrze tak, słyszałem. Wychodząc tutaj z kościoła? Ksiądz schodził z kościoła i popukał się w czoło, po prostu. Widać, przerasta go to. Trudno cokolwiek powiedzieć, że ksiądz, osoba duchowna, która powinna być pełna współczucia i dobrych emocji i empatii do ludzi, puka się w czoło do protestujących kobiet, które walczą w zasadzie o prawa człowieka. Spodziewała się pani takiej reakcji? Po polskim kościele spodziewam się już wszystkiego. Na pewno daleko im do ludzi wierzących. Były wczoraj tutaj demonstracje w kościołach w Białymstoku? Tak, były. Jak to wyglądało? Widziała je pani, uczestniczyła w nich? Nie mogliśmy wejść do kościołów, ponieważ kościoły były obstawione przez ultrasów z Jagi, którzy przepraszam, protestujących i nie było szansy wejść do kościoła. Jak wyglądają nastroje w Białymstoku? Czy uważa pani, że większość mieszkańców was popiera, czy właśnie jest po stronie księdza, który puka się w czoło i blokujących nacjonalistów? Większość mieszkańców jest za prawami człowieka, jest po prostu wkurwiona. Dzięki. Dziękuję. Nie wiem, czy dobrze widziałem, ale pani miała w oczach łzy po tym geście. Pytanie organizacyjne, gdzie? Nadajemy teraz na żywo dla OKO.press. Dzięki OKO.press, pozdrawiam, śledzę nas. Za kobietami! Tak działaj! Kobiety górą! No, na razie poza katolickim księdzem nie widziałem osób, które by tutaj przyszły sprzeciwić się tej demonstracji w obronie prawa do aborcji w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu. A szerzej w obronie praw kobiet i przeciwko prawu i sprawiedliwości. Słyszymy okrzyki wymierzone oczywiście w Jarosława Kaczyńskiego. Przemówienie wzbudziło duży entuzjazm, niestety nie słyszeliśmy. Zdaje się, że nie ma tutaj żadnej zorganizowanej trybuny. Trzeba śledzić.
kilka osób z megafonami. Drogie i drodzy, posłuchajcie przez sekundkę. Na dzisiaj kończymy. Śledźcie wydarzenia z ogólnopolskiego strajku kobiet Białystok, Razem Podlaskie. Patrzcie, co się dzieje na grupach. Będą następne wydarzenia. W najbliższych dniach najprawdopodobniej następne będzie jutro i w kolejnych dniach. W piątek nie jestem pewien, czy nie będzie, czy będzie w Warszawie. Znaczy, jest wielkie wydarzenie w Warszawie, także ci, którzy mogą, to zachęcamy do tego, żeby wsparli Warszawę. Więc nie wiem, czy będzie coś w piątek, natomiast śledźcie wydarzenia na Facebooku. W środę będzie następne wydarzenie na bank. Ma być to generalny strajk kobiet, ale jakie będą szczegóły, to jeszcze dowiecie się z mediów społecznościowych. Także dziękujemy wam bardzo, rozchodźcie się bezpiecznie do domu. Noście maseczki i odstępy między wami. Protestuję! 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 Poszedł sygnał do tego, że to już koniec. Tłum cały czas jednak skanduje. Widać tutaj bardzo dużą energię, bardzo duży entuzjazm. Z pewnością nie skończy się to dzisiaj. Ja już się z Państwem żegnam, rozłączam. Bardzo się cieszę, że mogłem być tutaj dla Was w Białymstoku. Bardzo dziękuję, że pisaliście swoje komentarze, że udostępnialiście ten film. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ostatnich dniach i nie tylko wsparli OKO.press. Możecie to zrobić podczas tej transmisji, możecie wykupić abonent na wolność słowa, a dzięki wam my będziemy mogli niezależnie od pory dnia, niezależnie od regionu Polski być z tymi, którzy upominają się o swoje prawa. Dziś byliśmy w Białymstoku. Zachęcam do śledzenia naszych kolejnych transmisji, ponieważ to nie będzie koniec. Do zobaczenia, Maciek Piasecki.